Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. To już jest następny dzień. Już wczoraj po prostu padłam. Zrobiłam sobie kawę i dałam maluchom jeść. I teraz słuchajcie, wczoraj wieczorem to po prostu się działo naprawdę bardzo dużo. Dlatego, że jeszcze przed spaniem, jak wrócił Artur, zrobił coś takiego. Przywiózł w ogóle ze sobą ogórki. Gdzieś tam kupił podobno od jakiejś pani. Dużo ogórków, to jest połowa z tego, co on przywiózł. I tutaj są dwie siatki. W dwóch siatkach zrobił, słuchajcie, małosolne. I włożył to do jednej, ale są robione w dwóch osobnych. Tak, myślę, że tu jest ponad pół kilo w jednej siatce. I tam w przepisie na YouTubie było, że po 12 godzinach są gotowe. Więc myślę, że to nawet 12 nie minęło, albo może minęło już 12, chociaż wątpię. I one są naprawdę małosolne, naprawdę są małosolne. Słuchajcie, mieliśmy koper, chrzan ze swojego ogródka, czosnek miałam w domu, wszystko było, więc pyszne. I teraz tak. Na sucho są naprawdę pyszne. Śmiem powiedzieć, że są smaczniejsze od tych, co robiliśmy w słoikach, ale myślę, że to też jest duża kwestia ogórków. Moja pasta z makreli. Rewelacja. Zaraz idziemy jeść śniadanko. Zrobiłam kawę Arturowi, robię herbatę. Te ogórki sobie zjemy. Mam śledziki, tą pastę. Także dzisiaj naprawdę tak, wiecie, letnio, letnio. No, pracy dużo mnie dzisiaj czeka. Zresztą jak co dzień, ale na dzisiaj to naprawdę. Jeszcze chcę taką sałatkę zrobić, bo mam taką mieszankę sałat i muszę ją wykorzystać, bo już jest jej czas. Także kochani, miłego dnia. Widzimy się później. Ja muszę dzisiaj ogarnąć, przede wszystkim zacznę od ogarniania pokoju maluchom i kuchni. To są dla mnie dzisiaj dwa priorytety najważniejsze, zanim w ogóle cokolwiek się zacznie dziać. A potem siadam do komputera i zobaczę, czy tam rozwiązali problem administratorzy tej strony internetowej, na którą nie mogę się dostać w ogóle. Ręce związane, nic ode mnie nie zależy. Jest jak jest. Dobra. Dobra, kochani. Idę do roboty. Znaczy najpierw do śniadanka, spokojnie wypiję kawę, wtedy do roboty. Miałam wędzone tofu i smażę, potem pokroję w taką drobniejszą kosteczkę. I tutaj już mam pomidory i taką mieszankę sałat, co Wam pokazywałam z makro. I to będzie taka sałatka właśnie z tym smażonym, wędzonym tofu. A tak w ogóle to chciałam Was prosić, żebyście mi podali jakiś przepis, może jak macie, na jakiś taki deser z galaretką. Taki, wiecie, nie jakiś specjalnie ciężki, trudny, bo mam galaretki, naprawdę, kiedyś kupiłam tam sporą ilość galaretek i nie wiem za bardzo, no bo wiecie, ja to tak, no, tu mam jeszcze taki kisiel, nawet nie wiedziałam, kurczę, no mam tych galaretek, słuchajcie, smaki przeróżne, tu mam jeszcze pomarańczową i chciałabym coś z tego zrobić, ale nie tylko tak, że wiecie, że ugotować sobie tą, zrobić sobie tą po prostu galaretkę i ją tak po prostu zjeść, bo był taki moment, że tak robiłam. Zalewałam sobie tą galaretkę ze względu na żelatynę i ten. I po prostu ją zjadałam, ale chciałabym jakiś deser po prostu zrobić z galaretki, ale też nie tylko taki, że galaretka i bita śmietana, no bo to jest nic trudnego, nic skomplikowanego. Jeśli macie jakiś taki fajny i nie bardzo czasochłonny przepis na deser z galaretką, mam tutaj taki smak na przykład z czarnej porzeczki, też no myślę, że to dobre będzie, to jeśli macie taki właśnie jakiś przepis, to ja bardzo, bardzo proszę, bo ja z chęcią. O, tutaj mam jeszcze jaką, nie no, mówię Wam, mam wiśniową, budynie też mam, wszystko mam, mam tego po prostu, no, dużo, ale wiecie, po prostu chcę sobie zrobić jakiś deser fajny
budyń czekoladowy, budyń waniliowy, śmietankowy, no co ja tutaj nie mam. Poproszę o fajny przepis, jeśli macie, znaczy fajny, no po prostu taki przepis z galaretką, który bym mogła zrobić i o, wczoraj jeszcze właśnie kisielki. No trochę tego mi się tutaj zrobiło, nie? A ja tak kupuję, bo nigdy nie wiem, co mam w domu i ciągle tylko kupuję i kupuję i to rośnie. No ale gdzieś tam z czasem zużywam, dlatego zależałoby mi na tym, żeby dostać jakiś przepis. Zobaczcie, tu mam przyprawy i tu mam przyprawy. Widzicie, ile tego jest w ogóle? Ale tak, mam wytłumaczenie. To jest pudełko z przyprawami zapasowymi, a te mam pod ręką pootwierane. Więc jeśli tutaj mi się jakaś tam kończy, no to o, na przykład nie mam już tutaj papryki słodkiej, bo wiem, bo patrzyłam i nie mam, mam tylko paprykę wędzoną i nawet nie wiem, czy mam ostrą, bo pewnie też nie, kurkumę jeszcze mam i wiecie co, i ja sobie tak po prostu tutaj, które mi się kończą, to ja sobie tutaj dodaję, o, na przykład nie mam słodkiej, no to sobie wstawiam nową. Tutaj mam jakieś tam nawet goździki, przyprawa do gulaszu. O, przyprawa do gulaszu. Nawet nie wiedziałam, że mam. Tutaj mam jakieś takie, jeszcze wiecie, o, przyprawa do ryb. Też nie wiedziałam, że mam. Do gyrosa i kebabu, jakieś grille pieczone, coś tam, przyprawy do kurczaka, pełno przyprawy do kurczaka. Grill pikantny, grill taki. Grill skrzydełka ogniste, grill kaszanka z cebulą nawet. No mam naprawdę tutaj wszystko. A jeszcze mam w takich, wiecie, pieprz i tam i takie tam różne, nie? No ja taka jestem właśnie, że lubię mieć. A jak nie wiem, czy coś mam w domu, a coś będę robiła, że może mi zabraknąć, to też kupię. To też wezmę w razie czego. Więc taka sobie jestem przezorna, ubezpieczona zawsze. I zawsze jak sobie tutaj biorę to pudełko, to od razu sobie te wszystkie okruszki czyszczę. Bo tu się zawsze coś nasypie. Ja staram się często tutaj czyścić. Na pewno częściej niż tam w talerzach i w tych innych. Ale i tak zawsze się coś tam ubrudzi. No więc... Nie mam czosnku granulowanego, właśnie jeszcze do tej tartej bułki tego muszę sobie dopisać czosnek granulowany, bo właśnie dzisiaj będę potrzebowała czosnek granulowany i nie mam, ale dobra, to się wszystko da, tutaj mam jeszcze jakąś taką czekoladę w młynku, no i to tofu już usmażyłam. I teraz będę to kroiła w taką drobniejszą kostkę i dodawała do sałatki. I dodałam jeszcze świeży ogórek do tej sałatki. I nie wiem, co jeszcze tam dodam. Na pewno coś jeszcze dodam, ale jeszcze nie wiem dokładnie co. I wtedy zrobię jakiś taki sos chyba z jogurtu naturalnego albo z oliwy może bardziej by pasowało. Tak, tak, bo tu jest ten... Tofu to chyba bardziej jakiś taki właśnie z oliwek. Mam oliwę z oliwek. Mam też tą białą truflę. Najpierw będę musiała ją posmakować, chociaż to jest... Najpierw posmakuję, może by nie było wtopy, że nie będzie mi smakowała. Jeszcze nawet nie otworzyłam. Dobra, idę, bo ktoś dzwoni. Dobra, jestem. I co? Mówiłam? No, i teraz pokroję sobie to tofu. Muszę pić wodę, mam zimną wodę z lodówki. Powiem Wam, że jest taki upał, że normalnie nie daję rady, ale stwierdziłam, że muszę dzisiaj porobić coś tam do jedzenia, dlatego że ciągle jest tak, robimy, dobra, to tu złapię parówkę, tu złapię coś tam i ogólnie rzecz biorąc, jedyne co miałam, 2 dni rosół na obiad, który się przedwczoraj skończył, bo wiecie, rosół to się praktycznie sam ugotuje, no to wstawiłam rosół i mieliśmy rosół, a tak to jest, tak się nie da po prostu. Więc tak, słuchajcie, tutaj mam co ja tutaj wszystko mam, pomidory pokrojone,
Marchewkę taką żółtą, to jest marchewka żółta, cebulka, kiszony ogórek w takie plasterki, jeszcze tego dobrze nie wymieszałam, sól, pieprz, papryka czerwona i teraz to wszystko muszę wymieszać. Ja to troszeczkę poddusiłam, ale dosłownie troszeczkę. Jeszcze mogłabym tutaj dodać pieczarki, ale to już mam pieczarki, ale to już będzie za dużo, więc stwierdziłam, że nie. I tutaj mam łopatkę. Tak, poprzekrajaną właśnie, żeby móc tutaj, wysmarowałam to wszystko czosnkiem. Tam w środku, wiecie, czosnek, dużo czosnku przez praskę. No można suszony czosnek, ale ja dałam ten prawdziwy. I słodka papryka, sól i to wszystko wetrzeć. I teraz to wszystko pójdzie, to do naczynia żaroodpornego. To wszystko przełożę na to i do piekarnika. No i łopatka gotowa, upieczona w sosiku, pod pierzynką warzywną. To będzie po prostu pyszne. Ja już to czuję i widzę. Przyszłam, słuchajcie, trochę do ogrodu, bo już po prostu mam dość. Cały dzień przy garach. Artur tutaj reperuje, słuchajcie, te, jak to się mówi, płyty chodnikowe. Chodnik. Chodnik, który prowadzi do góry, do ogrodu, dlatego że one tutaj latały. No i trzeba po prostu to zrobić. I już tutaj jest ładnie zrobione. A A taka tutaj, desperacja, powiem wam naprawdę, nigdy w życiu nie miałem nigdy tutaj kłopotu z jedna, jedną płytą, tak. tak, jedna jest naprawdę bardzo. Robię ją i robię i układam No, i tu się gibię, to tam się tak. gibię, a jak nie, no to Nie z może drugiej sobie strony z tym i tak na poradzić. okrągło. Nie może sobie z tym poradzić. No Ale ale. to jest tak jak w górach, widzicie, no. No, a tutaj jest, wiecie, wzniesienie i po prostu. A Jezus, ja mam jeszcze pranie na suszarce, muszę je zdjąć, bo mam białe pranie. No, a chciałam wam pokazać, jak ten kwiatek urósł. Tam kwiatki są, tu jest hortensje są, juka już nie ma kwiatków. No i dobra, idę a ty w kapciach robisz? No to nie jest za bardzo mądre chyba. Ja nie wiem, co. Ludy, podobno wszystko zakłócasz. Nie dajesz nic zrobić. Jak to z tobą jest? No, on zakłóca ciągle. I podobno ciągle zakłócasz. Ciągle zakłóca. No. Wszystko, co jest do zakłócenia, to on zakłóca. No, powiedz mi, zjadłeś sobie? Przyniosłam mięsko. Zobaczcie, jakie piękne róże. Nie strasz jej. Ona. O, orzeszki spadły. Uwielbiam na zarzutach. Tak. Nie strasz. Orzeszki sobie wiewiórka je. Na naszym drzewie laskowe. No, laskowe. Sobie zjada i zrzuca sobie. I potem będzie zbierać. Teraz się podrzuca, a potem będzie jeść. No. I zrzuca. Ale skubana, mądra. Nie widać jej tutaj, tam u góry siedzi. Normalnie, koniec świata. Chrupie sobie. O. Dzień dobry, kochani. Właśnie przyszedł kurier i teraz nie wiem za bardzo, co jest grane, bo kupowałam karmę. Taką, wiecie, dla maluchów w puszkach. Ale też coś małego zamawiałam, nie pamiętam co. Ale to jest przede wszystkim jakiś za duży kartonik i teraz nie wiem, czy kurier mi nie dał wszystkich paczek, bo już kiedyś też tak było. No nie dał mi, bo przecież zamawiałam karmę, tak? Więc rozdzielili i pewnie o jednej paczce zapomniał. Zaraz spojrzę w maile. Matko, jakie zapakowane. Ja nie pamiętam już co. Aha, ja wiem. Tak, i oni, słuchajcie, do jednej paczki włożyli tylko to. To są pokrywki na puszki, żeby, wiecie, móc zamykać. I oni w to włożyli, w taki karton, to włożyli, zamiast dołączyć do karmy. I tak zapakowali. Co to?
zamiast to dołączyć do puszek, ale ja muszę już do nich teraz napisać, że nie ma karmy, albo kurier nie dał, albo oni po prostu jakoś przeoczyli, nie wiem o co chodzi. Napisałam maila, ale wiecie, tam mają napisane na stronie, że ze względu na dużą ilość zamówień mogą być opóźnienia, ale dziwne, że wysłali same nakrętki, no po prostu w takiej paczce, więc nie wiem, napisałam, wiecie, chciałam się upewnić i napisałam, że tylko przyszły nakrętki. I teraz wam pokażę na przykładzie tej puszki te pokrywki, te przykrywki, jak tam chcecie. Tu są trzy sztuki. No i tak dobrze. Tu będzie czarna pasowała dla przykładu. O. Oj, źle włożyłam. Jednak to musi być, wiecie, tak mocno zamknięte. Trochę siła, bo... O. O, tak to wygląda i wiecie, na przykład macie to postawione gdziekolwiek, nie wiem, na szafce czy w lodówce. No i ten zapach taki specyficzny, bo puszki różnie pachną, akurat ta naprawdę całkiem ładnie, tak mięsnie, ale różne są zapachy i to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, bo nie wydobywa wam się jakiś tam po prostu zapach. No i tak sobie wymyśliłam, że kupię takie pokrywki, ale teraz właśnie dzisiaj jeszcze zamówiłam takie 800 gramów puszki. No i teraz nie będę miała na 800 gramów tych pokrywek, ale trudno, już się mówi trudno, następnym razem kupię. Także tak, zaczynam dzień, idę się ubrać i do roboty. Mam plan dzisiaj umyć okno w kuchni i ogarnąć muszę kuchnię, naprawdę.